Dobry wieczór, miło mi powitać Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Moim Państwa gościem jest trener Pogoni Szczecin, pan Maciej Skorża. Panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Przyjechaliśmy do Wrocławia bardzo zmotywowani po wielu rozmowach, spotkaniach. Widziałem, że ta determinacja w drużynie naprawdę była, natomiast w czwartej minucie już sobie sami skomplikowaliśmy życie. Po prostej sytuacji nie potrafiliśmy pilnować Marcina Robaka i już musieliśmy od początku gonić wynik. Później przez 30 minut praktycznie na pewno nie byliśmy drużyną słabszą. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji, ale ich nie wykorzystaliśmy, a zrobiliśmy prezent praktycznie trochę pachowo, trochę niefortunne interwencje i Marcin Robek podwyższył na 2-0. Sytuacja zrobiła się już naprawdę bardzo poważna. W drugiej połowie chciałem pobudzić drużynę, dwie zmiany w przerwie. Liczyłem, że kontaktowa bramka sprawi, że będziemy potrafili jeszcze nawiązać walkę. I też można powiedzieć, że obraz gry wyglądał tak, że my przeważaliśmy, my mieliśmy jakieś, stwarzaliśmy jakieś zagrożenia pod bramką Śląska, ale niestety jedna z kontr Śląska przynosi trzecią bramkę i tak naprawdę zamyka mecz. Jednym słowem można powiedzieć, że mecz drużyn, która jedna z tych drużyn wykorzystała swoje sytuacje, a druga nie. Nasza sytuacja jest poważna, robi się naprawdę bardzo poważna. Emocje są coraz większe, dlatego też to jest wszystko, czym z Państwem chciałbym się podzielić. Dziękuję. Dobry wieczór. Bardzo ważne zwycięstwo. Po tej porażce w Płocku cieszyliśmy się w pewnym sensie, że gramy na własnym boisku i tak szybko, bo w piątek, bo to jest najlepsze lekarstwo na porażkę. Zwycięstwo w kolejnym spotkaniu. Wbrew pozorom to nie było łatwe spotkanie. Tak może świadczyć o tym wynik, ale tak naprawdę tak nie było. Dzisiaj można wyróżnić wielu zawodników, bo Kuba Wrąbel wybronił wiele groźnych sytuacji. Tą pierwszą po głowie, no to parada mistrzowska. Arek strzelił bramkę, strzelił Marcin Robak swoje bramki, ale chciałbym podkreślić bardzo dobrą wrotarzy, w ogóle trzech środkowych pomocników, Kamila i Hrabka Michała. Robert, wydaje mi się, że sprawdził się nasz eksperyment, bo zagrał naprawdę dobrze, nawet miał swoją asystę. Fajnie, ale nie było łatwo. Dziękuję. Dziękuję, zachęcam do zadawania pytań. W środę to był nawet sam pan trener mówił, że to pewnie do środka z takim dużą dozą oddechu. Nie był się po prostu do dyspozycji, nie mógł dzisiaj zagrać, nie było go, dlatego też w ogóle na ławce rezerwowych zobaczymy, jak będzie ewoluowała ta kontuzja, czy będzie tam. Kontuzja, nie przeciwko. Nie, kontuzja ma problemy z kolanem naciągnięte i dlatego nie kontuzja. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Michał Mus, Przewodniczący Sportowy. No, że nie ma trener troszeczkę pretensji w tej kartce w końcówce, bo... Mam. Wynik pewny, wiadomo jaka jest sytuacja kadrowa, oni łapią bez sensu kartki przy wyniku 3-0. Mam pretensje, no. Będziemy rozmawiać na ten temat na pewno, bo sytuacja jest taka, jak mówisz. Nie jest nas za wielu, wystarczy zobaczyć na ławkę rezerwowych i wcześniej czy później te kartki zaczną się kumulować i będziemy sobie musieli radzić, a oby tak szło, że jeden wypada, następny mecz drugi, żeby nie naraz, bo wtedy rzeczywiście będziemy mieli dosyć duży problem. Proszę właśnie Polski Siostet. Bo
Nie, bo widziałem, że cały czas Połeń dochodzi jednak mimo wszystko do sytuacji strzeleckiej i wpuścić dwóch młodych chłopaków od razu do środka pola, to są bardzo newralgiczne pozycje, jeśli chodzi o kontrolę spotkania. Mecz się może skomplikować w 2-3 minuty nie odważyłem się na taką zmianę, czy tak szybsze zmiany. Gdybym widział, że to spotkanie my kontrolujemy rzeczywiście bardzo dobrze, przeciwnik ma problemy ze stwarzaniem sytuacji, na pewno bym tak zrobił. W tej sytuacji nie chciałem tego robić. Jeszcze w uzupełnieniu, przepraszam. To dlatego, żeby Arek o tym zapomniał karnym nieszalonym i taki duży oddech przytulił, bo on później jako przyszedł specjalnie jakby podziękować, że został dla nas Andrzejem jakieś 15 minut za długo. Na szczęście, że został. Tak, został, bo rzeczywiście grał troszkę na innej pozycji, też sytuacja tego wymagała. Ja wiem, że jest bardzo pracowitym zawodnikiem, daje z siebie wszystko, co ma i dla każdego napastnika strzelenie bramki to jest dodatkowa pewność siebie i na to liczę, że będzie coraz lepiej.